Kisak mi polecił, żebym obejrzał ten materiał od Loanela96, w ogóle mam wrażenie, że go z czatu kojarzę, że gdzieś kiedyś zajrzał, to chyba jakiś tam widz soulsowy, także sobie zobaczę ten materiał. Elden Ring, najprostsza i najcięższa gra From Software, to prawda, mam nadzieję, że widzieli Ark France. Ciekawy jestem, zapowiada się jakaś chyba krytyka Elden Ringa. Cześć. Siema. Wkrótce pojawi się DLC do Elden Ringa. Podejrzewam, że tak samo jak ja zaraz po głoszeniu, wielu z was będzie teraz zaczynało przechodzić tę grę od początku na nowym save'ie, żeby mieć świeżą postać na zaczęcie. Oczywiście, DLC. tak to, będzie, Z Przy okazji chciałem wam w tym filmie zasugerować takie trochę inne spojrzenie na Elden Ringa, gdy będziecie go przechodzić po raz kolejny. A przy okazji powiedzieć kilka słów na temat poziomu trudności w tej grze i ogólnie w Solsach. Tak, taka dyskusja pod tytułem, która gra w From Software jest tak naprawdę najcięższa, to jest absolutny klasy w Community Solsach. Oczywiście. Ile jest fanów tych różnych gier, to tyle jest opinii na ten temat. Za każdym razem. Kogo nie spytasz. I to, to też, też kwestia bardzo subiektywna, który system ci bardziej siądzie, nie? Bo na przykład Bloodborne, Sekiro totalnie różnią się kombatowo od takiego typowego Dark soulsowo nowego podejścia. Różne rzeczy różnym ludziom siądą. Niektórzy mówią, że Bloodborne jest najtrudniejszy, niektórzy mówią, że Bloodborne jest najłatwiejszy, bo po prostu mechaniki im podeszły. Ja bym powiedział, że najłatwiejszą grą, jaką zrobiło From Software, tak uniwersalnie najłatwiejszą, chyba jest Demon Souls. Po prostu. Bosy nie mają drugich faz, tam wszystko jest totalnie banalne. Jedyny trudny boss to jest Flame Lurker. Jeden trudny boss. Przeciwnicy nie są żadnym problemem. Bardzo łatwo jest ogarnąć sobie po prostu totalnie overpowered prepping. Nie ma żadnej potencjalnie takiej mocnej trudności w tej grze dla mnie. Jedyne, z czym ja się zetknąłem, to to, że po prostu nie potrafiłem w tej grze progresować, bo w Demon Soulsach chodzi o to, żebyś chodził po każdym tym. Ark Stone, czy jak to się nazywa po kolei. A ja sobie wzdurałem, że będę jeden przechodził, potem drugi, potem trzeci. Bo tak systematycznie będę to robił. Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Masz skakać po tych lokacjach. I dlatego sobie grę utrudniłem na starcie bardzo mocno. Kisak, ty draniu! Przestań mi kabel gryźć od internetu! Bo tak jak na to popatrzeć, to każda z gier From Software ma inne parametry trudności, jakby inny element, który jest cięższy w porównaniu do Trochę innych. Trochę cofnąłem tak, filmik. Dark Souls 1 ma bezlitosną strukturę mm -hmm. świata, która nowego gracza może wpuścić w maliny na długie godziny I gry. to, co tutaj jest ważne, nie masz dostępu do teleporta przez połowę gry, bo świat jest tak dobrze zbudowany, że go nie potrzebujesz, ale to też ci bardzo dobitnie pokazuje, jak ten świat jest bezlitosny i jakie trasy będziesz musiał pokonywać za każdą porażkę. Dark Souls 2 ma ciężkie runbacki do bossów z dużą ilością wrogów. Tak. Mechaniki chyba najbardziej w całej serii opierające się na statystykach postaci, bez co nieświadomym jak działa adaptability i carry weight. Gra może mocno utrudniać... Tu nie chodzi nawet o brak świadomości, ta gra po prostu jest pod względem tego, że adaptacja istnieje, to jest ten pomysł jest beznadziejny, jest tragiczny. Wpłynieć rozgrywkę. Dark Souls 3 to zdecydowanie szybsza gra, z dużo bardziej skomplikowanej mówcetami bossów. Dark Souls 3 ze wszystkich Soulsów jest już najbliżej Eldena pod tym względem, nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o kombat. Ale z drugiej strony z bardziej liniową strukturą świata, która prowadzi cię po progresji twojej postaci. I to powoduje, że na przykład ten tytuł jest często podawany przez no i trenerów, jako najcięższa gra do znohitowania, bo mechanik... Hmm, to ciekawe. ...bossów są mocno skomplikowane, a jednocześnie nie ma tutaj takich możliwości, żeby ułatwić sobie mocno walkę z bosami. Mamy już cały ustalony poziom tego, jak trudny jest dany boss, przez to jak zestrukturyzowane są upgrade y broni. Idąc jeszcze dalej, Demon Soulsy mają zdecydowanie najcięższe runbaki w całej serii i zdecydowanie najcięższe runbaki w całej serii. Tak, dlaczego? Dlatego, że ognisko dostajesz po bosie. Idziesz od bossa, droga i runback, kolejny boss i to jest cała ta droga do przebycia. Jeżeli nie dojdziesz do bossa i go nie zabijesz, no to nie masz kolejnego ogniska, dosłownie. Bardzo rzadko zdarzają się wyjątki od tej reguły, jeżeli w ogóle. I uniwersalnie powiedziałbym, że runbaki tak są najtrudniejsze, natomiast najtrudniejszy runback ogólnie jest zamieszczony w Dark Soulsach 2 i to jest w ogóle bez dyskusji droga z reniferami w Eleum Lois. Nie ma innej możliwości. I jeżeli chodzi o ilość beznadziejnych runbacków, to Demon Soulsy są lepsze, <laughs> w sensie no gorsze, ale lepsze. Ale jeżeli chodzi o najgorsze z najgorszych, to one znajdują się w Dark Souls'ach 2. Ser Alone, jeszcze do tego można by było dodać. Masakra. Tylko Dark Souls 2 to w ogóle jest gra skonstruowana pod to, żeby te runbaki były chłodne. Jeszcze ci daje dziwną mechanikę, że po 12 zabiciach danego przeciwnika on się respić nie będzie, więc oni po prostu na nasrali ich tam tyle, zwiedzą, że okej, okay, będziesz ich zabijał co chwilę i będziesz sobie powoli ten runback od odświeżał. Ale nikt nie chce być po drodze. Kur do bosa tych mobów na nowo i na nowo. Nikomu się tego nie chce robić, więc po prostu dostawajesz turbo irytującą ścieżkę. I jednocześnie nieintuicyjne mechaniki stop. Nie zmienia faktu, że dalej uważam Demon Soulsy za najłatwiejszą chyba grę From Software, pomijając te runbucky. ...z Tendency. Ja przyszedłem tę grę kilka razy. I Tendencja ja... świata to totalnie nietrafiony pomysł i beznadziejna mechanika, możesz ją totalnie zniwelować, po prostu zabijając się w nexusie, i prawie każdy to robi. Nadal nie jestem pewny, czy je dobrze rozumiem. I ty taki generalny. Ta mechanika działa w ten sposób, że masz formę człowieka, jeżeli umrzesz, to masz formę ducha i wtedy masz po, o połowę mniejsze zdrowie. Jeżeli umrzesz w formie człowieka w świecie, to obniża ci się tendencja, poziom tendencji świata. Świat staje się coraz bardziej mroczny i poje, zaczynają pojawiać się trudniejsi przeciwnicy, chyba tam tacy czerwoni, nie? Chyba tak to było. Jeżeli zabijasz bossa, to dostajesz z powrotem człowieczeństwo. Jeżeli zabijasz bossa w formie człowieka, wtedy ten e, tendencji się rozjaśnia i wtedy jest lepiej na tym świecie. To jest ciekawy pomysł, ale moim zdaniem beznadziejnie zrealizowany. Po Dam prostu. Jako pierwsza gra tego typu, software, przez co ma ten taki specyficzny nalot, który dodaje trochę poziomu trudności i też patrząc dalej na Bloodborne i Sekiro one odchodzą odrobinę od formuły i one już całkowicie narzucają własne ten... Nie wiem, czy Sekiro nie jest najtrudniejszą grą uniwersalnie To, że mi w miarę dobrze poszło, bo umiem spamować blok To jest inna sprawa Ale ta gra wprost ci mówi, że masz zostać Masz się nauczyć bossa nie, nie masz żadnej opcji takiej typowo na ogranie go W sensie jasne, ktoś zaraz wymieni jakieś naprawdę posrane techniki Które możesz zdobyć w różnych miejscach Ale jeżeli masz na przykład pierwsze, drugie, trzecie podejście w Sekiro To to są mm, podejścia, które tylko i wyłącznie mówią ci Masz się nauczyć bossa Masz się nauczyć jego ataków, parować Jeżeli nie znasz danych ataków To ta gra ci tego nie wybaczy Elden Ring możesz się od wielu ataków odsu po prostu pozycyjnie sobie grać. Masz to w dupie. W Dark Soulsach 1, to co możesz przez pół fajtu obserwować przeciwnika z daleka. Sekiro na nic ci nie pozwoli, poza tym, że masz ty napierdzielać i w momentach, gdy on napierdziela, dobrze blokować. Jeżeli robisz to źle, idziesz od nowa, robisz to znowu, aż w końcu zacznie wychodzić. I ta gra pokazuje Ci najlepiej w ogóle progresję, jeżeli chodzi o Twój poziom umiejętności. Ta gra ci daje też najwięcej satysfakcji, jeżeli zabijesz bossa, bo czujesz, że po prostu osiągnąłeś to, zdobywając wiedzę na temat przeciwnika i z każdym fajtem byłeś coraz lepszy. Jak zaczynasz. Robić Genichiro. To jest świetny przykład, w ogóle to, co tu widzimy. Jak nauczysz się pierwszej fazy, to już praktycznie jej nigdy nie powtórzysz. Za każdym razem ją zrobisz. W sensie chodzi mi o to, że nie będzie tak, że się na niej wywalisz. Etapy, bardzo widać, których etapów się uczysz i jak progresujesz. W momencie, gdy nauczysz się pierwszej fazy Genichiro, to potem już prawie za każdym razem będziesz tą pierwszą fazę robił i wywalał się na drugie. Jak zaczniesz robić dobrze drugą, to potem będziesz wywalał się tylko na trzeciej. To widać bardzo dobitnie, choćby na demonie nienawiści. Bardzo rzadko się wywalasz na jego poprzednie fazach, mimo że to jest turbo trudny boss, ale jak umiesz, to umiesz. Rewelacyjnie jest zrobione Sekiro i moim zdaniem jest najcięższe, bo właśnie nie daje ci aż tylu możliwości na osranie przeciwnika jak Dark Soulsy czy Elden Ring. Czy choćby Bloodborne z Bisblodem i łamaniem kończyn. Własne mechaniki. Więc to ciężko jest je trochę sklasyfikować. Mm, dzięki Avtox za Prime'a. Chować to do Soulsów, Ale to czym obydwie się one cechują, to to, że na początku wydają się ciężkie i są ciężkie, ale przy dłuższym obcowaniu z nimi wydają się dużo prostsze. Tak. I ostatecznie Elden Ring jest połączeniem trochę formuły z Dark Souls 2 i Dark Souls. Dla mnie Elden Ring jest po prostu grą, która jest kamieniem koronnym From Software pod tym względem, że ona jest zwieńczeniem ich pracy i zebraniem tego wszystkiego do kupy. Zebraniem pomysłów. To nam wyszło, to nam nie wyszło i czego nie robiliśmy otwartego świata. To w spróbujmy wpierdzić dzielić wszystko to co robiliśmy dobrze do otwartego świata i zobaczmy jak to wyjdzie. Czy wyszło idealnie? Nie do końca, ale ja kocham tę grę nad życie. i statystyki mają duży wpływ na nasz gameplay, ale bossy idą jeszcze dalej w tym co mogą zrobić, podobnie jakby robiły to w Dark Souls 3. Niezależnie jaką opinię ktoś ma na ten temat, albo jakich parametrów chce użyć do tego porównania poziomu trudności, to jest chyba jedna prawda, z którą ciężko się nie zgodzić. Najcięższą grą od From Software, albo w ogóle inspirowaną sami jest ta, w którą gra się jako pierwszą. <grym> no to prawda. Tak. Ja byłem się 30 godzin z malenią. Teraz to. Nie wiem, w 30 godzin to może mi on na ślepo zabił. Nie żartuję, ale rozumiecie o co chodzi. E, jakby pierwsze solsy są nieporównywalnie. Nieważne jakie wybierzesz, to są okropne dla ciebie. Okropne. Zabójcze doświadczenie. Nieważne które. Ten typ gry jest fundamentalnie inny. W... Możesz się tak łatwo odbić od tego gatunku, ale to wszystko zależy od Twojego charakteru jako gracza tak naprawdę. O w jakim buduję poziom trudności i progresję postaci, w do właściwie jakiegokolwiek innego gatunku. Gdy poznałem metodykę gry, wie jednej z tych gier, to następuje między nimi ta transakcja skilla, tak samo tak, następuje tak, transakcja tak. skilla. Na Ale standardy. nie wszędzie, bo na przykład w Sekiro moim zdaniem totalnie nie. Do, do Sekiro nie jest w żaden sposób przenoszony skill z poprzednich gier From Software. Albo to hal. jest zupełnie osobna produkcja. To jest totalny skok w bok, jeżeli chodzi o projektowanie gier z ich strony. W ogóle oni też poza eksperymentowaniem z nowym kombatem, oni fajnie zeksperymentowali z fabułą, bo w Sekiro fabuła jest opowiedziana totalnie wprost i tego From Software nie robi. Te gry są znane z tego, że fabuła to jest coś, czego masz się domyślać, szukać. To są takie Smaczki w opisach itemów, czy w, pomiędzy słowami w, w dialogach u postaci, z którymi nie musisz, ale możesz gadać. W Sekiro jest chyba najwięcej takich fabularnych cutscenek, które mówią, czy jaj, dzieje się to i to, i gadasz z postaciami, bo musisz nie, nie możesz sprogresować, jeżeli z nimi nie pogadasz. Mental się przenosi między tymi grami. Tak, do Sekiro możesz przenieść mental, próbowania w kółko i w kółko aż wyjdzie, tak? gatunek, Ale gdzie... skila jako tako, wiesz, rolki nie masz, ataki z... działają zupełnie inaczej, prepu i przygotowania się na przeciwnika, żeby go osrać potem do końca nie ma. Przy poznaniu jednej z tych gier wiemy, jaki jest generalny pattern tej gry i możemy go zaaplikować do innych gier, działających na tych samych zasadach. Natomiast jeżeli chodzi już o samego Elden Ringa, to wydaje mi się, że ja mam chyba dosyć dziwne spojrzenie na ten temat. Mhm. Nie wiem, czy to jest jakaś unikalna opinia, ale ja uważam, że Elden Ring ma najgorzej skonstruowany poziom trudności z wszystkich gier From Software, bo Elden Ring, to moim zdaniem, jednocześnie najgorszy najprostsza i najtrudniejsza gra, jaką oni do tej pory wydali. ja uważam, że to jest zbawienne, bo jeżeli sobie pomyślisz o sukcesie gry, która sprzedała się w takiej ilości egzemplarzy, to dzięki temu, jak wiele ma takich metaforycznych suwaków trudności, może trafić do znacznie szerszego grona, niż do totalnie hardkorowych graczy, którzy grali w Dark Souls'y do jeszcze niedawna. Elden Ring otworzył wielu ludziom oczy na gatunek Souls-like. Bardzo wiele ludzi zaczęło od Elden Ringa, w tym ja. I wydaje mi się, że on ma jednocześnie potencjalnie najłatwiejszy poziom trudności i jednocześnie mm, najwyższy. Problematyczne z kolei jest to, że Elden Ring w momencie, gdy chcesz skorzystać z tej gry jako z gry z otwartym światem i eksplorujesz wszystko, zaglądasz pod każdy kamień, to paradoksalnie odbierasz sobie jakąkolwiek trudność z głównego wyzwania. Bo jeżeli zwiedzasz tę grę, to ta gra stanie się banalna. Po prostu. Zaczniesz levelować, zaczniesz zdobywać porąbane itemy i okaże się, że Margit pada na trzy strzały, okaże się, że Godric pada na Dwa, bo jest łatwiejsza od margita, i zaczniesz się totalnie przez tę grę przejeżdżać. Jeżeli jesteś graczem, który eksploruje i to nawet nie jakoś Ultra, ale względnie, to, to główne wyzwania przestaną Ci robić problem. Z kolei ta gra jest trudna. Jeżeli robisz z niej totalny bosraż. Znaczy ogólnie ja bym powiedział, że i tak nie jest najtrudniejsza, ale jeżeli idziesz tylko od bossa do bossa... to jest dużo trudniejsza w porównaniu do takiego eksploracyjnego podejścia. I to jest niestety smutny paradoks Elden Ringa, że jeżeli chcesz się nacieszyć otwartym światem, to nie do końca będziesz miał jednocześnie wyzwanie, chyba że sobie stworzysz to wyzwanie. I dlatego Elden Ring jest najlepszą grą, jeżeli chodzi o challenge. Bez dwóch zdań. Nie ma lepszej gry do challenge'y... nie ma lepszej gry, jeżeli chodzi o mnogość buildów, o ilość rozwiązań które możesz objąć, to jest absolutna rewelacja pod tym względem. Ja w tym momencie, gdybym stwierdził, że robię rok maratonu Elden Ringa i codziennie gram inny challenge, to miałbym kontentu. Zawsze bym coś znalazł. Sky is the limit w Eldenie pod tym względem. Jeżeli ktoś lubi replayability, to Elden moim zdaniem ma najlepsze. Zdecydowanie. Natomiast na pierwsze przejście, jeżeli ktoś poszukuje połączenia otwartego świata z Souls -like to tak, połączyli to, ale jednocześnie trudność, która zawiera się trochę w słowie Souls Like, nieraz nie jest odbierana przez eksplorację. Tak to działa, paradoksalnie. Nie wiem, czy się o co mi chodzi. Wydaje mi się, że, że, że w miarę klarownie to wyjaśniłem. Patrzmy, jak skonstruowanie z Elden Ring. Ta gra idzie w kierunku Dark Souls 3. Elden ma zdecydowanie najbardziej skomplikowane mechanicznie... O Jezu, muzyka set... z Heroesów 3 chyba. ...do tej pory. Złożoność movesetów, wariacje i switch-upy ataków, czasami czytanie animacji gracza, mm -hmm. to klasyczne przytrzymywanie ataków, gdzie niektóre bossy... To jest yy, przytrzymywanie ataków i area of effect, czyli te obszarówki, to jest coś, na co najczęściej gracze w nie narzekają, że no, tego tak wcześniej nie było mocno dojonego, jeżeli chodzi o przeciwników. No nie było. Dobra, ja powiem szczerze, użyję najgorszej odbitki, ja nie mam żadnego problemu i mi się nawet podoba to, że przeciwnicy mają AOE. Nie robi mi to, bo dobry rol to dobry rol, po prostu. Pod tym względem ja nie, nie do końca czaję yy, dlaczego ludzie masz tak to przeszkadza, nie? I jasne, czasami wymaga to odbiegnięcia, ale Elden Ring lubi się bawić tym yy, pozycyjnością. Czasami role w dobre strony muszą być zrobione, nie tylko po prostu rol. Czasami musisz odbiec, czasami musisz podskoczyć. To jest zajebiste, że też wykorzystują ten skok, który sprawdzili, czy w Sekiro będzie dobrze działał i w Eldenie działa zarąbiście. I niestety nie zadziałał najlepiej w moim nauhicie no wczorajszym. W, w innych częściach serii. No nie ma się tutaj co dziwić. Nie... Jak oceniłbyś trudność Margita w skali od 1 do 10? Nie odpowiem ci wprost na to pytanie, ale powiem tak. Margit jest najlepszym pierwszym bossem, jakiego From Software zrobił. I jest w idealnym miejscu w grze. Jest idealnym nauczycielem gatunku dla ludzi, którzy pierwszy raz stykają się z soslajkami. Ma wszystko to, co pokazuje ci wszystko, co mogą zaoferować te bossy na, na ścieżce, nie tylko w Eldenie, ale i w innych grach. I jeszcze do tego jest zrobiony na idealnej arenie, która wymaga przejścia obok niego. W związku z czym. Nie jesteś w stanie uciec od walki. Margit jest wybitnym pierwszym bossem. Gundyr moim zdaniem jest za łatwy. Design idzie do przodu z każdą częścią. Próbują dodać nowe rzeczy. No chyba musi być taki wybrany kierunek, co nie? No właśnie, no tym za chwilę. No to co powoduje, że myślę, że Elden Ring jest najprostszy? Przecież powiedziałem, że mechanicznie jest najbardziej skomplikowany do tej pory z wszystkich ich gier, bo wykorzystując 1% mózgu w Elden Ringu, można w każdej chwili złamać tę grę w pół na wiele różnych sposobów. Z stosunkach. tej gry można zrobić totalną szmatę. Zresztą to na No widać. Open Worldowa struktura świata. Bez żadnego trudu można po prostu wybrać się na przejażdżki. Tak, masz, Open... masz problem z Margitem? Idziesz sobie po prostu, latasz tu, idziesz na Weeping Peninsula, zdobywasz tego. Tutaj masz Jail'a, gdzie zdobywasz przecież. Bloodhound Swanga jedną z najlepszych broni w grze i po prostu zaczynasz wszystko mierzyć i przejeżdżać, no. Mordowa struktura świata. Bez żadnego trudu można po prostu wybrać się na przejażdżkę i zebrać flaski i do broni. No, oczywiście. nie czekając nam żadnego z bossów. I to, to też tak... jest fajne pod tym względem, że główne wyzwania są dość trudne, mechanicznie zaawansowane i jednocześnie właśnie zachęcają do tego, żebyś zboczył z trasy i eksplorował. Ten koncept graczom Dark Soulsów nie zawsze jest zrozumiały, bo oni mają podejście na zasadzie, będę walił głową w ścianę. Ja też takie mam swoją drogą. E, nie, nie będą zjeżdżać z trasy, tylko jeżeli zaczęli walkę z bossem, to będą z nim jechać do końca z takim setupem, jaki mają. Ale ta gra teoretycznie casuali nazwijmy to, zachęca do tego, żeby zboczyć z trasy i sobie jednak poeksplorować, pozbierać te itemy. I paradoksalnie odbiera tę trudność niestety, o czym Wspomniałem wcześniej, no ale tak to jest. Te, te, tak ta konstrukcja świata działa. Znać cokolwiek. Można prawie od buta mieć broń plus 4 lub nawet więcej plus 9, jeżeli wiemy gdzie iść. No wolne tak. bronią stały jump. Ale generalnie up. to w każdej grze, jeżeli wiesz gdzie iść, to naprawdę zrobisz z tej gry, <laughs> poza Sekiro. To jest słuszny argument względem Eldena, ale to nie jest tak, że ten argument się nie tyczy innych gier. Który stageruje potwornie bossy. No i mamy też Power Stancing z Dark 2, 2. arty, które są ekstremalnie zbalansowane. Niektóre są mega mocne, niektóre są prawie bezużyteczne. Balans w tej grze nie jest... istnieje, po prostu. Balansu w tej grze nie ma. Masz kometę Azura, a potem masz jakiś nożyk, który nic nie robi i nigdy nie będziesz go używał. Chcę rozpoznać te, które są naprawdę overpowered, Nie trzeba do tego czytać wiki. Magia, która jest ekstremalnie mocna. Pokus zm czy żeby były łatwiejsze w regeneracji. Wszystkie czary... No, które... pozdrawiam, nie kosztuje... patrz to. tak dużo. Tu że mamy flaskę, która daje nam te różne efekty. Jedna nadaje daje to, że czary nie kosztują przez jakiś okres czasu many No i jest też główny winowajca, czyli Spirit Calling Bell, który łamie AI bossów, nie dodaje HP bossom, jak Samony z wcześniejszej części serii, który w poprzednich częściach był uważany, no, prawdę mówiąc, trochę za... O, tego nie wiedziałem! Samony dodawały HP przeciwnikom w innych tych? To nie miałem pojęcia. Pani Czyli, jeżeli wybierałeś tę opcję, że chcesz jakąś pomoc, wzywaj się przed walką. A, i boss to modyfikacja następowała w jego pasku zdrowia. Fajne! Dziwię się, że tego tu nie ma, no ale Elden Ring jednak jest zbudowany w bardzo dużej mierze dla... On ma być takim chyba progiem wejściowym do, do świata Fromu, między innymi też tutaj. No i największy sukces, nie? Jeżeli chodzi o sprzedaż. Także widać, że trafił do większej ilości ludzi, do szerszego grona, przez to, że ma pewne ustępstwa, jeżeli chodzi o trudność. W siebie i gry, który teraz został integralną mechaniką gry. Można powiedzieć, że przecież w każdych Souls'a dało się mniej lub więcej abizować mechaniki. W DS1 były dało Black Tent wepony, tak. w DS2 były live Gamy i Strike First Live gemy w DS2 to jest, czujesz jakbyś po prostu oszukiwał. W Eldenie jeszcze masz po prostu fajną zabawę z bosów, bossów, ale w Dark Souls 2 z live gemmami czujesz jakbyś oszukiwał. DS3 był Blade i frost build'a, bispellety, z takiego dało się abizować skradanie i blood draw ale Elden... A w sumie racja, tak, ale no mimo wszystko uważam, że w Sekiro najmniej się dało abizować. Ma te rzeczy wystawione na srebrnej tacy. To są rdzeniowe mechaniki gry, które pojawiają się w prost-tutorialach, które jeżeli są używane z jakimkolwiek trzeźwym myśleniem... No ja, ja, ja tutaj się zgodzę, że dla mnie Elden jest dużo fajniejszą grą challenge'ową niż y, typowo souls do przejścia sobie tego. Ta te, te, te gra jest dużo lepsza na SL1. Wyraźnie łamie grę. Chodząc do każdego bossa pojawia nam się ten nagrobek, który sugeruje, że możemy sobie przyzwać ducha. Ty nie, to jest chyba muzyka z Heroesów Pięć! I tutaj też chodzi o kwestia ogólnego balansu tej gry, który uległ ogromnej sznani po sześć. Właśnie jak przechodziłem tę grę ostatnio, jak ekstremalnie Nie, piątka, nie? nerfiona. Więc mamy tutaj... Nienawidzę ten... tego bossa i tak samo mam problem z Forkingsami, nie, nie lubię takich aren, zero poczucia perspektywy mam, nie umiem, po prostu jestem idiotą w tym, to strasznie zauważyć. dziwnie się walczy. ...zauważyłem jak przechodziłem tę grę ostatnio, jak ekstremalnie ta gra jest nerfiona. Więc mamy tutaj te dwie skrajności. Bosy stają się coraz mocniejsze, ale jednocześnie gracz staje się coraz mocniejszy. Szala byłaby przełamana na korzyść gracza, bo te mechaniki, które będą tutaj, mamy, naprawdę łamią to, jak działa uh -huh. ten boss. Ale jest jeszcze też rzecz, która jest właściwie powodem, dla którego nagrywam ten film. To znaczy? A ta poprzednia część to był swoisty wstęp, Sorry, że to tak długo zajęło, ale musiałem to położyć dla kontekstu. Tą rzeczą, o której mówię, to to, jak wygląda sposób projektowania bossów w Elderingu. To jest właśnie to, co na początku mówiłem, że chciałem, żebyście zwrócili uwagę przechodząc tę grę ponownie. Porównajcie sobie stopniowo, jak zmieniają się te bossy względem startu gry do jej końca i w jakim kierunku te bossy generalnie idą. W Eldenie im dalej jest się w grze, tym więcej pojawia się rozwiązań, które są takimi nowościami w tej serii, które są chyba efektem tego, że najwyraźniej zdaniem Fromu, Design Walk musi iść do przodu i spektakl. Musi rosnąć i rosnąć i muszą kompensować. Elden bardzo mocno poszedł w przedstawienie, tak, w tą scenerię, w artyzm tych boss Oczywiście, to widać po Astelu, to widać po Renali, to widać po Radanie, to widać po Ricardzie. Przecież tego jest cała masa. Tak, 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 to się zgadzam. Tutaj spektakl show must go on w Eldenie, bardzo. Bardzo Zrost mocno. Mocy postaci gracza I w atakach też to ma być widoczne. Tego, co mogą robić. I żeby nie było, atakami też tak jest. I to AOE, to ludzi wkurza, jak wkurza, nie? Ale wiecie czemu ono też istnieje, nie tylko po to, żeby dodać trudność. Ono jest też bardziej widowiskowe, po prostu, niż zwykłe machnięcie mieczem, taka prawda. Widbosy, co mam tutaj na myśli? Gigantyczne AOE ataki, których nie możemy skontrolować w żaden sposób, przez które po prostu jesteśmy zmuszeni wybiec, żeby przeżyć, albo je po prostu zaotrężować, które wyłączają nas z walki na przedłuż. Jest dużo ruchów get off, me w Eldenie, to prawda. Gigantyczne movesety bossów i samo to, jak. Nie lubię tych ataków, powiem szczerze. W sensie ja lubię rolować przy przeciwniku, nie? Jeżeli AOE pozwala mi na po prostu zrobienie dobrego rola, to to jest okej okay AOE. Jeżeli AOE każe mi po prostu cały czas uciekać, jest jeden boss, który to robi dobrze, uważam, że to horalu. Nie jest nie jest zły ten AOE atak, ale na takim Nailu to mega irytuje, bo on to robi co chwilę. Te bossy mają zaprojektowane niektóre z ataków i to, jakiej wielkości one są, to powoduje problemy z kamerą, gdzie jesteśmy zbyt blisko. I... Kamera to klasyczek. A ten boss w ogóle nie powinien istnieć. On miał być w ogóle chyba w Dark Souls'ach 3, nie? Bazowo. I nie, nie, nie nadaje się do Eldena. Jest dziwny. Klasyczny Eldeningowy hitboxowy jung, który jestem wywoływany. Czyli to, że na przykład boss, mając dużą broń, robiąc atak, atakuje w ogóle przed nas, bo jesteśmy tak mali w porównaniu do niego, że animacja nie ma szansy nas trafić, ale i tak dostajemy, bo hitbox czasami nie działa. Ja powiem to... W... Mm, z tymi hitboxami to rzadko się zdarza, żeby były bullshitowe akurat. Na przykład dobrym przykładem tego jest Radan, że on macha przed to, i jesteś w stanie dzięki temu naprawdę fajnie ogrywać i te hitboxy działają prawidłowo na Radanie. Z tej że są bossy, które wydają siebie zdesignowane, to walki z nimi z poziomu Torrenta, a nie wręcz na ziemi. To prawda, jest kilka walk, które są zdesignowane po to, żebyś korzystał z konia, bo konie jest zupełną nowością, więc chcą, żebyś z niego korzystał. Oczywiście, chcą promować nową mechanikę. One występują notorycznie w momentach, w których torenta nie można używać. no akurat Tree Spirit to po prostu jest gówno, umówmy się. Ostatnia rzecz, czyli sposób designu ataków bossów. Morgoth to jest jeden z najlepszych bossów, jeżeli chodzi chodzi o, o ataki, moim zdaniem. Jest mega ciekawy, jest mega trudny, ale jest w bardzo złym momencie gry i bardzo, zły, bardzo źle zbalansowany. Każdy przychodzi na niego za overlevelowany. To jest boss na 40 poziom, a przychodzi z 60, 70 na niego. To on powinien mieć 2 czy 3 razy więcej punktów zdrowia. Chodzi mi tutaj o to, jak skonstruowane są te same chainy ataków. Ile te bossy rzeczywiście są w stanie atakować pod rząd. Co dzieje się z ich momentem podczas tych ataków i to, w jaki sposób poruszają się po... Uwielbiam tego bossa. Jak grasz SL1, to widać, jak jaki ten boss jest fajny dopiero. Po zakończeniu tego ataku. Ile właściwie mamy openingów, których możemy rzeczywiście zaatakować? Im dalej się w tej grze, tym bardziej skomplikowane są movesety, tym mniej mamy rzeczywiście tak. tego uczucia, że walczymy z bossem, a mamy uczucie, że jesteśmy zmuszeni dodżować w nieskończoność, żeby znaleźć, żeby dostać jeden rol dobrego ataku, który można rzeczywiście... To be fair, na Horalu jest dużo więcej openerów niż się wydaje na przykład, nie? Tak nawiązuje do tego, co widzimy na ekranie. Jest dużo więcej, tylko jest dużo trudniej je znaleźć. Autentycznie. Ukarać. Moim zdaniem ten boss po za zbalansowanie mocy gracza i mocy bossów Wiesz czemu tak jest? Bo wcześniej ja jest dostępny radan, który jest na 60 poziom No tak i Morgoth niby też jest na 60, no ale jakoś tego nie widzę Podobał, że Strom Software postanowiły zacząć mocno rysować poza liniami przez co w dalszych częściach gry łamane są podstawowe zasady walki wypracowane we wcześniejszych solsach. Walka traci tą podstawową dynamikę ataku i obrony, która jest rdzeniem gier akcji na rzecz wzmocnienia sztucznej trudności, takiej artystyczności i efekciarstwa Przez to dochodzi się do sytuacji, gdzie notorycznie musi patrzeć jak bossy wykonują wykonują swoje animacje ataków, gigantyczne OF-buchy, jakieś anime flipy w powietrzu, albo trwające wieki tranzycje faz, jednocześnie zastanawiają się, kiedy... Nie ba... zmienia faktu, że to dalej pozostaje trochę w tym rdzeniu. Jest to inna forma tego, ale to dalej pozostaje w rdzeniu atakuj-broń, natomiast to jest bardziej teraz atakuj-broń-broń-broń-atakuj. Broń, 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 atakuj. <laughs> I często na odległość broń, bo to na przykład atak maleni, który każe ci odbiec, ale to nie jest ruch, który po prostu pozwoli ci odbiec, on cię zerżnie w dupę, jeżeli będziesz biec jak debil. Więc y, openerów faktycznie. Pewnie porównując je, dosłownie stawiając obok, obok siebie te gry Pewnie jest mniej Na wielu bossach w Eldenie Bo wiele bossów takich jak Astel czy coś jest spektaklem Masz bronić, tak masz rolować Powiem tak Uważam, że w Eldenie Jeżeli go porównujesz do Soulsów to to boli Ale czy to samo w sobie jest źle skonstruowane? Nie uważam Uważam, że ten balans między efekciarstwem a ataku i broń Dalej jest dobrze zachowany Po prostu szala została przesunięta w porównaniu do klasyków Fromu i ludzie, którzy znają gry wcześniejsze i potem zobaczyli Elden Ringa będą to czuć dużo bardziej. Jeżeli ja zacząłem od Eldena, to możliwe, że po prostu aż tak mnie to nie rusza. Anime flipy w powietrzu albo trwające... Bo na przykład Bloodborne to jest totalna odwrotność Elden Ringa pod tym względem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Mechanika rally powoduje, że cały czas masz atakować, cały czas masz napieprzać, nawet dostawać w mordę, ale masz napieprzać. Totalna agresja. I jeżeli masz unikać, to ewentualnie przedostać się, nie wiem, na plecy przeciwnika albo z Przelić mu. Bloodborne jest pod tym względem zaprzeczeniem Eldena. W Eldenie najwięcej jest unikania i bronienia się przed atakami. Atakowania jest znacznie mniej niż w Bladbornie i trochę mniej niż w Dark Soulsach, faktycznie. Jakie tranzycje faz. Jednocześnie zastanawiają się, kiedy właśnie gra da nam znowu pograć, zamiast patrzeć się na animację. Czy... To nie jest tak, kurczę. Wydaje mi się, że to trochę exaggerated opinia pod tym względem. Jeżeli masz ataki, które są widowiskowe, duże, ale masz je unikać dalej, to to dalej jest metoda broń się, czasami na odległość, ale broń się, więc to nie jest tak, że możesz stać i nic nie robić. Ten tego dla mnie jest maliket. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, ale ja nie lubię tego bossa. Powiem wiem. Jeden z najlepszych bossów w tej grze. Uważam, że ten boss jest jednym z gorzej mechanicznie zdesignowanych głównych bossów w całej serii. To... Jeden z lepiej zdesignowanych mechanicznie bossów w tej grze. Co ten boss wyprawia swoim movesetem, całkowicie łamie jakiekolwiek konwencje ustalone w tych grach. Ja osobiście nie czuję żadnej satysfakcji z walki z tym bossem. Czasami po prostu... Satysfakcja jest gorsza tylko dlatego, że ten boss jest glas kanonem, powinien mieć dwa razy więcej zdrowia, moim zdaniem. Czułam wrażenie, że w tej grze brakuje jakiejś mechaniki, która nabija jakiś stagger bar, tak jak w Sekiro, tylko nie na parowaniu ataków, tylko przy dobrym zrolowaniu danego ataku, żeby mieć jakiś jeden gwarantowany opening, który mogę uderzyć bosa, zamiast się patrzeć, jak robi anime flipy w powietrzu. I po ostatniej przejściu 6... Patrzysz się, czy unikasz, bo flipy powodują fale energetyczne. Nie rozumiem tego zarzutu. Autentycznie go nie rozumiem. Jeżeli boss jest na odległość do ciebie, to cię to denerwuje, ale przecież on zadaje atak! Cały czas. Nie, 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 to nie jest patrzenie się jak debil. Te bosy cię nakłają po prostu z dystansu nieraz. Ja zacząłem naprawdę już myśleć, że jesteśmy na to skazani. Że tak niestety musi wyglądać już dalszy design. Stoisz desk. i czekasz na niego, to jest problem? Ale to nie jest czekanie. Umrzesz, jak będziesz czekać jak debil. A czekanie. W każdej grze to się opierało na tym, że musisz uniknąć trzech ataków i potem wyprowadzić swój. Tutaj po prostu tych ataków jest pięć, a nie trzy. Taka prawda, to jest ta różnica. Serii. Bo oni muszą iść do przodu, trzeba się przyzwyczaić do tego, jak te kolejne gry będą zbalansowane, że grając zwykłe przejście tej gry bez jakichś dodatkowo narzuconych personalnych challenge'y, będzie mi już zawsze siedział ten diabeł za uchem, taki szepcząc, że masz lepsze na artysta. Ale to tutaj się zgodzę. Ta gra jest dużo lepsza pod challenge niż pod normalne granie. Okej, to się zgadzamy akurat. Po co się męczy, że w stalem, w w stylu, przecież ten boss też oszukuje. I że tak po prostu już musi być. I albo... Tylko szkoda, że Rykard Easy jest, bo wystarczy klikać jedną rzecz na broni i unikać. Klikanie jednej rzeczy na broni i unikanie to definicja każdej walki w Soulsach, ale rozumiem o co ci chodzi i podam ci fajny przykład. A jak działa Jorm. <grym> albo będzie... Poza tym, że jest bliżej Ciebie niż Rykard. Ten kierunek obrany już w przyszłych częściach serii, albo będzie kierunek Sekiro. Że po prostu stare Soulsy to już za mało na dzisiejsze czasy. Znaczy na pewno Elden Ring idzie trochę pod tym względem bardziej w tą metodykę Final Fantasy i widowiskowości. Na 100%, ja się z tym zgadzam. Ale nie zgadzam się, żeby to było aż tak bez mózgu oczekiwanie ataków, jak wydaje się wybrzmiewać z tego filmu. I będąc już w tej fazie dumerstwa, właśnie wtedy gdzieś w połowie marca zobaczyłem info na Discordzie, że będzie wychodzić demo takiego moda The Dark Souls 3 Ark. Po, porąbanie dobra modyfikacja. Niesamowite, co oni tu zrobili. Jestem wielkim fanem tego. Strąs. Widziałem może wcześniej ze 2.1 jakiegoś echo trailera. Postanowiłem, że co mi szkodzi, spróbować. No to zainstalowałem tego moda i co się stało? Orze, kurwa. <ścoughs> Ten boss to gówno. Nie cierpię go. Dali Tower Nighta do, do, do Dark Souls Archons i walnęli mu milion projectile, więcej niż Renala na tym światłem Nie, to jest tragiczny boss akurat. Jest widowiskowy, ale jest tragiczny. Ale tak, to prawda. Dark Souls Ar potrafi zerżnąć gracza. Zaczęłem ginąć. Bez jakiejkolwiek możliwości chizowania. Bez jakiegoś migającego na w lewym dolnym rogu. Bez overpowered weapon arta i magii. Brakuje mi świadomość, że mogę jej po prostu użyć zamiast się męczyć. Znowu musiałem zaakceptować, że jestem gównem i Beliad gówno dopóki się nie nauczy lepiej grać. Tak, tylko to jest modyfikacja i gracze, którzy grają na modyfikacjach są z reguły graczami, którzy poświęcają się danej grze znacznie bardziej, często nie raz, nie dwa ją tryhardują, grają hardkorowo i dlatego modyfikacje nieraz powodują znaczący wzrost poziomu trudności, bo są skierowane do absolutnych fanów danego produktu, zwłaszcza jeżeli chodzi o Souls'y, w związku z czym nie ma co, bo ja wiem do czego to zmierza, to zmierza do tego, żeby Elden może podążył tą ścieżką, żeby nie dawać tak łatwo rozwiązań, ja uważam, że nie podąży, nie ma, nie ma takiej szansy nawet. Na pewno wydaje mi się, że uśmiechnie się trochę bardziej w stronę Dark Soulsowych fanów. Z tego co wiem, ma być zerowa ilość reuzowania przeciwników, tak, tak się o tym mówi. W sensie bossów i tak dalej, a to jest duży zarzut ze strony, ze strony ludzi e, lubiących Dark Souls. Trochę bardziej zbite te lokacje mają być. E, natomiast jeżeli chodzi o to, że nie dostajesz de facto rozwiązań i, i możliwości radzenia sobie z, z problemem, to Weldenie będzie ich od cholery. I w Dark Soulsach też jest ich od cholery. W Dark Souls Action ich nie ma, dlatego że to jest mod dla Trajhardów i ludzi, którzy po prostu są ogromnymi fanami serii. Ten mod, on zdecydowanie... Jest cudowny, ale nie ma, nie ma opcji, żeby From Software podążył taką ścieżką przy tworzeniu gry, która ma trafić do jak najszerszego grona ludzi, no bo k to jest jednak produkt, który ma się sprzedać. Nie jest idealny, ma masę problemów i niedociągnięć. Mimo tego jest imponujące to, co się im udało zrobić. Jeszcze długo będą musieli na nim pracować, ale ma rzeczy, które robi moim zdaniem na 100% lepiej od Elden Ringa. Balans gry i design boss fightów. Boss fight... Szczerze, w wielu przypadkach akurat, i tutaj akurat jest idealny na przykładzie, uważam, że pomysły są ciekawe, aczkolwiek ich wyegzekwowanie nie było idealne, bo walczenie z sobą w Dark Soulsach było tak nienaturalnie nieprzyjemnym uczuciem, że myślałem, że wrzucę tego moda do kosza. I to nie dlatego, że mnie je... po prostu uważam, że to, to nie było to. To po prostu nie było to. Ten boss był strasznie dziwny. Nie bez powodu dużo bossów z Sekiro bardzo źle się moim zdaniem przenosiło tutaj, bo widać jak one są stworzone pod to, żebyś stał i je parował, a nie rolował. Widać to w cholerę. W tym modzie i to w jaki sposób ten mod jest zbalansowany, w idealny sposób pokazuje, jakie są problemy Elden Ringa w tych kwestiach. W tym modzie naprawdę czuć tak, jakby było dwóch designerów: jeden fan Sekiro, który połączył mu sety bossów z Dark Souls 3 z mu setami bossów Sekiro. Może odrobinę ich spowalniając, przez co dostaliśmy niesamowicie zdesignowane boss fight. To akurat było dość ciekawe. Powiem szczerze, ta tancerka była bardzo ciekawa. Pod względem czysto tworzenia moda byłem zachwycony robotą po prostu. Jak na skalę moda, które dają większą satysfakcję z walki niż jakikolwiek boss z Eldena. Jest też ten drugi designer, który jest wyraźnie fanem Elderinga, zrobił porty bossów z Eldena na tego moda. I to w nich tym kontrastem czuć, jak mniej przemyślane te movesety i design tych walk jest. Jak mniejsza jest satysfakcja walki. Uważam, że ten boss był dobry, Jak szczerze. Ale to moje zdanie, nie? On jakby miał tą element pontifowy, bo było, nagle się podwajał. To był moveset Crucible Knightów i szczerze mówiąc, Crucible Knightom chyba jest dość blisko do bossów Dark Soulsowych typowo. Chociaż mają na pewno więcej przeciągniętych ataków. ...te movesety i design tych walk jest. Jak mniejsza jest satysfakcja walki z tymi bossami do tych, które są inspirowane Sekiro. To jest totalne ścierwo, to... to ten... Three spirit. to się zgodzę. To w ogóle nie powinno istnieć, ani w Weldeniany ani w Dark Soulsach nigdzie. w jaki sposób działają te bossy inspirowane z Sekiro? To naprawdę odrodziło moją nadzieję w to, że formuła zwykłych Soulsów nadal ma niewykorzystany potencjał i FromSoft. A to w ogóle ten, postać, którą dubbingował waty, nie?. który nie musi iść w kierunku dodawania w tych mechanik. że możemy nadal zostać przy starym gameplayu Soulsowym, który, pomimo tego, że jest prosty, jest niesamowicie satysfakcjonujący. I to nie on się zestarzał. To design bossów w Enderingu jest taki, że mam wrażenie, że on jest niewystarczający. Nadal można tworzyć bossy, które są niesamowite, a są zgodne ze zwykłym soulsownym gameplayem. No, chcę po prostu to piękno w prostocie otrzymać i uważam, że ono będzie w Eldenowym DLC. Pod tym względem akurat się, się spodziewam tego. Chociaż biorąc pod uwagę trailer, oto ten lew oraz Mesmer, to na pewno nie będą zbyt lubiane na przykład przez twórcę materiału. Bo, bo jednak tego AOE już widać sporo. tym gameplayem, przez który... Jestem to... ciekawy, co, co Miyazaki upichci z ekipą. Naprawdę. Jeszcze miesiąc nam został. Seria stała się tak popularna. Ten mod ma też świetne ostrzeżenie. Będzie sta... fajnie w ogóle wrócić do tego materiału za miesiąc, dwa i skonfrontować jak faktycznie to DLC wyglądało. Co, co From zrobił dobrze, co względem podstawowego Elden Ringa na przykład. Ci bossa, który jest Hate Phoenix. Rzućcie na, na YouTube kiedyś tą walkę. To jest najgorsza walka w tym modzie. Walka, możecie tam zobaczyć jak wygląda ten boss. Wiecie dlaczego? Bo jest po prostu za szybka. Jeżeli chodzi o beznadziejnie zrobione ataki Sanctuary Guardiana z Dark Souls 1. Za szybkie. To jest typowy boss designowany Elden Ringowym nadstawieniem. Pierwsze Faza ma Nie, bach. no ale to, że jest podejście podobne, bo faktycznie dużo lata i musisz oglądać, no, no, to jedno, ale on jest po prostu. Bo zrobił do tej pory do Elden Ring, jest tragicznie zrobiony. Rozumiem ideę, że boss ma ideę, troszeczkę bossa Eldenowego, chociaż też nie do końca, bo to, że on lata, ty nie musisz nic robić dosłownie. A w Eldenie jednak bossy nie tylko każą ci czekać, ale też często rolować podczas czekania. którą przechodzisz do... Nie, ten boss jest tragiczny. Nie? Tragiczny. No po... Jako fan Eldena mówię, że ten boss jest tragiczny. Potem następuje tranzykcja ze spektaklem trwającym 20-30 sekund. I potem to jest. walka, która polega na losowym, jedno minutowym rolowaniu aż boss łaskawie zdecyduje się uczyć takiego ataku, po którym można go uderzyć. Mam szczerą nadzieję, że Miyazaki widział ten mod, albo chociaż myśli nad tymi kwestiami, bo idąc obecnym kierunkiem, to może być designowy pattern, którym będą tworzone bossy w kolejnych częściach serii. Taka właśnie walka polegająca na tak wydłużonym oczekiwaniu na okazję, a nie wymianę ciosów, tak jak to było w poprzednich częściach serii. I jednocześnie ten mod... Zradykalizował mnie na wszystkie stwierdzenia typu Ja nie wiem czy to uczucie wymiany ciosów nie wynikało po prostu z patrząc wstecz biednych movesetów Jeżeli wiesz, patrzymy na to względem jak to się rozwinęło Dobry, to ty grasz w zły sposób Jest właściwie odpowiedni w takim razie sposób grania w tą grę Bez weapon artów, bez magii Bez eksplorowania otwartego świata Co jeszcze mam robić? Mam chodzić bez zbroi? Bez upgrade'owania broni? Bez torrenta? Bez levelowania? Co jeszcze? No to taki Może... suffering from success trochę, bo to kurwa, to doświadczenie w Elden Ringu i takie odczucia się ma naprawdę po. już po, na pewno po pierwszym przejściu gry, albo po drugim dopiero. W sensie. Kurwa, Pierwsze zderzenie z tą grą, jeżeli lubisz otwarty świat i lubisz Souls-like, jest dobre. To jest bardzo ciekawa próba połączenia otwartego świata z soslajkiem, -like który mieliśmy do tej pory. I ja mam dziwne wrażenie, że ten gość w tym momencie jego boli po prostu, że Elden nie jest za trudny. I szuka czasami trochę na siłę, czasami słusznie. W tym, że sety bossów się rozwinęły nie tylko pod kątem zwykłych machań mieczem, ale również i AoE. Powodu tego, że, że musi czasami więcej rolować niż atakować, a nie, nie jest to stosunek jeden do jeden. Nie wiem, czy to jest coś złego. Uważam, że to jest coś innego i właśnie gracze, którzy grali wcześniej w Souls'y, to może boleć, że to poszło w tę stronę, ale jeżeli ktoś zaczynał od Eldena, to go to nigdy nie zaboli. Możemy grać jedną ręką, wyłączyć monitor? Może... Dzięki Ari za piątkę. Nie wiemy, co za przy... Robił ten materiał, mów, tak. ale najpierw płacze, że stoi i patrzy, jak maliket lata pod sufitem, a potem mówi, że chciałby mniej wymiany ciosów, a więcej czekania. Do tego hejtuje, a które sprawia, że DS3 bbr są lepsze od DS1 i DS2. Aha! Nie wydaje mi się, żeby osobę o innym zdaniu warto było nazywać przyjemnym. Ja na przykład jestem się za... zaciekawiony tą perspektywą, i dla mnie to jest za... Materiał pod tym względem, że pokazuje mi trochę spojrzenie gracza Soulsowego, który patrzy na Elden Ringa z perspektywy osoby, która ten gatunek znała wcześniej. sobie lobotomię muszę zrobić, żeby poszukać to prawdziwe doświadczenie Elden Ringa? Dlaczego w Eldenie rzeczy, które w poprzednich Soulsach były uznawane jako dodatkowy challenge, muszę stosować jakieś homonto, żeby wyciągnąć jakikolwiek fan z tej gry, przez to jak ona jest zdezaminowana? My musimy zaakceptować to, że Elden Ring. Ale powiedz mi, czy Dark Soulsy za drugim, trzecim, czwartym razem też nie są żartem? Dla mnie Dark Souls 3 -y było ...joke'iem za drugim razem. I ty też muszę se szukać challenge'y w tej grze zaraz. ...w tych kwestiach w złym kierunku, po to, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. mimy różowe okulary. Musimy to zrobić, bo ten kierunek... Mam do... wrażenie, że to nie jest zdjęcie różowych okularów, tylko założenie przyciemnionych akurat. Trochę. ...do tego, Niestety. że Elden Ring 2, czy tam inna kolejna gra od From Software, będzie miała włosy jak właśnie ten Hyde Phoenix z Archdrows. Tak, ja mówiłem, design bossów w jest świetny i mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo więcej dodanych bossów tego moda. Naprawdę chciałem zobaczyć, jakby w konwencji tego moda wyglądał Demon of Hatred Sekiro. Gdybyśmy walczyli z nim typowym Soulsowym movesetem, jak wtedy ta walka by działała? Mam podejrzenie, że to byłby naprawdę jeden z najlepszych bossów w historii. Tak? Ale on ma więcej AoE niż. Kilka bossów z LD na razem wziętych, to jak to jest jednak? Tej serii. I on byłby idealnym zwieńczeniem tego, co udało im się osiągnąć w tym modzie. Gorąco polecam spróbować sobie tego moda po tym jak przejdziecie Edena, by jeszcze bardziej zauważyć te rzeczy, o których mówiłem. I nie ukrywam też, że to ten mod to jest świetny trening, bo jak ja chyba już jestem trochę weteranem Solsów, ten mod mi zrobił naprawdę Ale nie z Eldena, więc jest OK. <laughs> Zwłaszcza, że okazało się, że poszedłem w złą lokację, bo Dacie... tam jest. Ja się z wieloma rzeczami odnośnie Eldena jak najbardziej zgadzam. Po prostu nie widzę, jakby, żeby to w skali był faktycznie realny problem, nie? Czajcie o co chodzi? Jakaś ta kolejność, która jest prostsza, a mamy dostępne od razu wszystkie zony. Ja się uparłem. Mam wrażenie, że on jemu się nie podoba różnica, a nie e, pogorszenie, bo po, pogorszenie trochę jest subiektywne. Pod tym względem bardzo mocno subiektywne. I ja osobiście uważam to po prostu za ewolucję. Że najpierw zrobię tą lodową i, i miałem zrobioną z dupy jesień średnie wiecza. I ten mod robi to starym dark stylem, gdzie uświadamiasz sobie, że wcale nie jesteś tak dobry w tej gry, i on ćwiczy wszystkie podstawowe elementy tych gier, a nie jakieś cizowanie duchami, zastanawiają się nad tym, który ponart jest lepszy, czy używać magii. No ale to równie dobrze mogę powiedzieć, no to nie używaj duchów. I powiesz mi, no ale co, mam nie korzystać z rzeczy? No dobra, ale w Dark Soulsach y, nikt ci nie każe używać papieru, możesz spowodować, że bo. Będzie na przykład inny jak szmata, bo ma mega małą odporność na ogień załóżmy, nie? Czy coś? I możesz, nie musisz tego użyć. W Weldenie też po prostu masz dużo więcej tych rzeczy, które możesz, ale nie musisz użyć. Czy mam używać jakiegoś innego szajsu, żeby sobie ułatwić? To jest czysty, sorsowy gameplay. Próbujcie tego moda. Do następnego. Cześć. Mod jest bardzo dobry, żeby nie było. Jest bardzo ciekawym, ciekawą próbą. Także polecam sobie Warkfrontsy zagrać, ale będę zawsze polecał grać Weldena. Nie uważam, żeby. żeby tu był jakiś decline. Uważam, że bardzo przejaskrawiony został punkt widzenia, że AOE czy oczekiwanie na okienko to coś złego. Zostało to przedstawione trochę bardziej jak czekanie przez minutę i nic nie robienie. Prawie żaden boss nie da ci czekać dłużej niż 5 sekund w Eldenie. Musisz unikać, po prostu często na dystans I wygląda to inaczej niż w Dark Soulsach, ale nie zawsze się wiąże z inną reakcją ze strony gracza. Ruchy AOE nie raz, nie dwa, wystarczy po prostu je dobrze zrolować. Czy jest to coś złego? No nie, zawsze ataki opierały się na dobrym lub złym rolu, a to, że są AOE dodaje faktycznie widowisko i pewnie też jest to powodem ich istnienia między innymi. Fajny materiał, mi się podobał. Trochę nam się opinia różni, pewnie dlatego, że Elden Ring jest moją pierwszą grą i też może mam faktycznie jakieś różowe okulary. A tutaj mamy zderzone to z opinią Loanela, który no chyba Elden grał później, nie? Już to, to był jakiś jego kolejny Souls -like, więc fajnie jest zobaczyć jak ludzie różnie odbierają ten sam produkt. Bardzo bardzo spoko. Zostawcie mu łapę w górę proszę. Ja bym chciał, żeby po prostu więcej ponagrywał, żeby mu ten film poszedł, żeby więcej ludzi zobaczyło, bo wtedy więcej ludzi się wypowie. Niech po prostu poleci ten materiał dalej, bo, bo materiał był na pewno ciekawy. To, 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 to na 100%.